Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus, a to jest Assassin's Creed Origins. A my ruszamy w kierunku Rzymu. Po rozstaniu z Bajekiem. Tak mówię, jakbyśmy Ają grali od samego początku gry. Po rozstaniu Ai z Bajekiem. Decyzji dziwnej w sumie, no ale... Jeśli się oboje zgodzili, to gdzie mi tam prawda, żeby to oceniać? Dobra, no ja tam jestem gotowy, w sensie byłem od samego początku gotowy na to, że będziemy się strzelać. Dobra, byle się nie wpieprzyć w sam środek oczywiście. Mamy katapulty? Mamy. Możemy już? O, możemy już. To już chyba... No nie, pięknie! Chcę powiedzieć, że chyba nie trafimy, ale... Trafiliśmy bardzo dobrze. Kąp salwa, baby. Dobra, katapulty jeszcze niedostępne. Kąp salwa. Kąp salwa, nie. A, znowu nie wyszło. Ale to nic. Sztryk. O, jak pięknie, dwa naraz zatopione. Fajne są te potyczki. Szkoda, że tak mało ich. O kurde, dobra, to nie pijemy kawki. To co, on tu... Trzeba je... Aha. No, to było do uniknięcia. Gdyby tylko wcześniej oddali mi kontrolę. Stryk, 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 stryk. Gdzie? A, no tutaj to rzeczywiście. Mamy katapultę. To weźmy tak, spróbujmy sobie tego zatopić. No, halo! Strzelać! A znowu nie pykło. Dobra, najpierw tymi się trzeba zająć. A coś mi to nie idzie. To jest, już żeśmy jakoś oberwali? Nie, no bez przesady, aż tak to nie. Dobra. Płyniemy. No kurde, nie umiem nagle znowu tej kontrsalwy zrobić, no. Dobra. Tam katapulty, tu teges. Dobra, chyba się w coś wjebałem. Znowu się udało. Pięknie. Dobra, może trochę blisko, ale to nic. Dziwnie się tym pływa. Kawka była zdecydowanie zwrotniejszym okrętem, ale nie ma się co dziwić. Parę ładnych lat te statki dzieliło. I can't see how. With our fleet dispersed and our allies gone, we're undone. Man up, you old sodlick. Save your bloody ship. Another fleet there. Blast! Jove's pissing on our heads. Dobra, gdzie? Tam coś płynie. Ale mamy jakichś sojuszników chyba, więc. And our catapult with them. Put them to use. Brace! Pick up the May. Don't fear this beast. Dobra, ale chyba chwilę potrwa, zanim dopłyną. Oh, I should have been, I think.
The philosopher too. Ah, what we should have been. A million things. Dobra, tam coś jeszcze strzela, ale... A nie, to też jest taki potężniejszy statek. Dobra, sorry. Myślałem, że tym się aż tak bardzo nie musimy przejmować, ale musimy zdecydowanie. Dobra, jeszcze nie mamy. No nie mogę tej konkursalmy zrobić. Dobra, nie strzelaj w sojuszników, tak, tak, wiem. Los Catapultos. Dobra, sięgniemy? Sięgniemy. Dobra, może teraz się uda. Nie. Nie. Czy ja muszę puścić zaraz po... Kurde, nie pamiętam. Że na początku wiem, że tak, tak, wiem jak się robi kontrsalwę. Żartowałem, okej. No nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, jeden zatopiony. Drugi za moment. Nie, nie to chciałem. Katapult, aha, jeszcze nie gotowa, dobra. No i pięknie. Bliźniacze Oktaremy zatopione. What port are you taking us to? There's a town called Antium I'd like to try. Lots of merchants sail in and out of there. Should be safe for you. From there, it's a half day's ride to Rome. Back to bajek? Czy faktycznie będziemy mieć jakieś przygody w Rzymie? Na samiuśki koniec. It is only a matter of days before Caesar will officially become a tyrant. There he is. The people love you, Caesar. You're a god. The Senate will not bow so easily. That parliament of clucking hens. Let me be your wolf. Czyżbyśmy mieli dwa cele jeszcze? Do nothing until I give the signal. Znaczy, wiadomo, kto się zajmie Julkiem. A my mamy swoje porachunki. Aha, tak jawnie po prostu, tak? Is the king of the order now. Caesar is the father of understanding. No wolałbym bajeka, zdecydowanie. No chłop ma ostrze chaosu, no co ja mam z tym zrobić? Go back to Egypt with the rest of the liars and slaves. Rozumiem, że specjalnie jest to tak zrobione. Bo bajek jest już w tym momencie tak OP, że chłopa bym porobił w moment. A ją się trzeba troszeczkę tutaj pomęczyć. Z bronią bajeka chłop już będzie miał kurna 3/4 życia. Pierwsze nasze starcie poszło tak szybko, że aż mi go było szkoda. Little one? Znowu już mnie ktoś... Little woman chyba? Już mnie ktoś nazwał. Leży w Aleksandrii. Panie Kratos. I skąd ty masz kurna w ogóle takie brońki? One ewidentnie są napędzane, wiecie, tym... mocą pradawnych.
Nawet się tak fajnie świecą. A było berło i było jabłko. Skąd ty wziąłeś więcej? A nie, on ma jedną tą taką buławę, nie wiem jak to nazwać, a z drugiej ma jakiś sztylet. Ała. Kończymy! Ty frajerze, durny! Tą bossem cię chciałem wykończyć. A zginiesz, kurna, jak normalna pchła. Od zwykłego ciosu. Damn you, Lupa. My son's heart. For your life. Was revenge everything you hoped? You and the Magi shall drench the sheets with your sweat tonight. This stuff. With the Order. I served them and your beloved Egypt. And I'll be rewarded in the afterlife. An eternity of drinking and whoring with my brothers. The only thing that waits for you is oblivion. For your name, your order, and the rotting corpses of your Gabignani. Up and devour your fetid heart. Caesar must be in the Curia with the rest of the Senate. I co ci do tego, z kim ja się kurna będę łajdaczył po śmierci z morderców naszego syna? Chuj ci do tego. Ważne, że ty już się z nikim nie połajdaczysz. A moje łajdaczenie to ty sobie wiesz. A, bo ona ma ten szybki łuk, kurna. Zapomniałem. A nie, dobra, taki... Taki normalny też ma. Okej, dobra, już wiem. Już teraz wiem. Czy jak muszę zabijać? No chyba nie bardzo, nie? Po prostu się tutaj przekraść. A, dobra, tyle ze skradania. No, po prostu wyrąbiemy sobie drogę. A innej brońki, Ania, a ja nie ma? Ania. Ale mnie skopa zasadził. Skubaniki. Dobra, dobra, nie. Dajcie mi się stąd kurna wykaraskać po prostu. Ty wyjebuj kolego ode mnie. Ciebie robimy tak. Bardzo ładnie. Ciebie trochę tutaj naszpikujemy. No i okej, dobra. I znów działamy skrycie. Albo już nie. A może to i lepiej? Mam wrażenie, że bardziej pasuje do... Oj! Do narracji, że a ja mam już po prostu wszystko w dupie. No chyba, że zaraz umrze, no to będzie miała mniej w dupie, prawda?
Ale oczywiście do tego nie dopuścimy. Dobra. Wszystko zgodnie z planem. Lewa strona wolna. Można się przekreślić. Dobra, no. Troszeczkę sobie zlekceważyłem całą sytuację. Przepraszam. Brakuje mi skoku... O, właśnie, do tyłu. W sensie pewnie jest jakoś wykonalny, ale no ja nie do końca wiem, jak w poprzednich Assassin's Creedach było to. Ja pierdolę. Nieco prostsze. Dobra, po prostu biegnę. Opuść konflikt, no oczywiście, że tak. Kurna, jeszcze te jej nożyki. Tak średnio bym powiedział. Nie spodobała mi się ta broń jako bajek. Tu jestem trochę na nią skazany niestety. Ale domyślam się, że... Ała, ała, ała. Jaki ja nienawidzę być tutaj przyparty do ściany. Jest równoznaczne praktycznie ze śmiercią. Dobra, ci są idiotami. I nie wiedzą, jak tu wejść. Więc może zaraz się uda opuścić ten konflikt. A, dobra, jednak wiedzą, jak tu wejść. No kurwa, trafię kiedyś. Nie wierzę. Zaraz wczytam te sekwencje. Czy to oni tutaj jakieś posiłki jeszcze sprowadzili? No naprawdę? Jezus Maria. Wszystko przez to, że nie zauważyłem, jaki mam wybrany łuk. I że to jest ten szybki. I że strzał pójdzie od razu. A nie będzie naładowany i nie będę mógł się zreflektować i go jednak nie wykonać. I jednak postanowiłbym się skradać bardziej. No ale już trudno. Stało się i trzeba sobie teraz drogę po prostu wyrąbać. Już nie jestem w konflikcie. Opuść konflikt, no Chryste. Przecież ich tu jest nieskończoność. Nie jestem w konflikcie już. To, że oni mnie szukają, to nie znaczy, że konflikt trwa. No błagam, błagam cię, gro, no nie rób mi tego. No dobra, no trzeba sobie po prostu w takim razie drogę wyrąbać. Jezu, czemu on tak szybko się z tego wykaraskowywowuje? No dobra, na szczęście nie ma już tych dużych chyba, tych mi się udało wypłuć, więc... No i ostatni. Już opuściłem konflikt. Nie, tam jeszcze łażą.
No ale chyba już mnie nie widzą, co? Jezus. Jej! Ja nadal twierdzę, że to było bardziej klimatyczne. O, ktoś tu asasynuje. Zabij Cezara. Ale to nie ja. Let Caesar speak. We want a Rome that offers justice, peace and land to all. No to grubo. Do I know you? You who strikes from the shadows. The same fate will come to all despots. In the end, it is impossible not to become what others believe you are. And I was a god! There is a new creed now. Yeah! Rome is eternal! She will never fall to you or your kind. Freedom is not given, Caesar. It is taken. Requiescat in pace, Caesar. A to ci oczko puszczone. Do you know what you've done? Caesarion would have sat on the throne of Rome. Listen to the cries in the streets. They call you a dead tyrant's whore. I am still your queen. You are a queen of liars and snakes. I fought for you for 5 years. Our people worshipped you. Apollodorus died for you, for Egypt. For Egypt? I am Egypt! Then be the ruler our people deserve, or nothing will save you from my blade across your throat. You are the last of the pharaohs. Teraz, co ciekawe, co wyczytałem w necie, mam nadzieję, że nie rzucę spoilerem. Posąg Ai można znaleźć w podziemiach Monte Rigioni, grając Ezio'em. Bajek. Caesar has been assassinated. Wstrzymam się jeszcze. Septimius is also dead. I have founded a bureau in the middle of Rome, yet no one knows of our existence. Like Amun, we are the hidden ones. I believe in you. The irony of freedom. We are free of each other, yet it brings me no happiness. We must move forward. Remain in our tempest of blood poetry. Despite it all, we dance, and they die.
From darkness we have come, and in darkness we shall stay. Humans are not meant to last forever, but this creed will. The creed is the only immortal thing in the world. Go home. You're free. Okej, dzięki. I don't want to go home by myself. I'm scared. Should we take him to the bureau? No. I'll take you home. Let nothing grieve you beyond measure, for your life is short and time will claim its toll. But I am no longer who I was. I have renounced all love I once had. I have renounced Aya. I have killed Aya. I am now the Hidden One, known as Amunet. May your victories multiply. Szczerze, to pograłbym Ayą. A, dopiero początek gry. No, to spoko. Jump. Okej. Okay. Nowa gra plus? Serio? To nie wiedziałem, że jest. Dobra, chyba mogę dokończyć myśl. W podziemiach Monte Regioni można jako Ezio znaleźć posąg Ayi i podobno jest tam napisane, że to ona zabiła Kleopatrę. Więc biorąc pod uwagę to, co powiedziała Aya do Kleopatry, że rządź dobrze albo osobiście poderżnę ci gardło, chyba można uznać za spełnione. Masz teraz dostęp do siedziby ukrytych w Memphis. W tamtejszym sklepie dostępne są unikatowe przedmioty, you say. Mapa świata niedostępna? Nie, mów mi takich rzeczy. No dobra, jak tam z czasem? No kurde, zostało nam jeszcze, chwilka. A tu tak żadnych napisów, ani nic? Mam jeszcze jakiegoś questa głównego, albo coś ten? Nie, pusto. Ha! Zostały tylko rzeczy poboczne. Ci biedni ludzie w siłę. Od samego początku nikt im nie pomógł. Nikt nigdy. No dobra, to chyba będę musiał zrobić pogadankę nie na napisach końcowych, chyba że w biurze jeszcze dostaniemy może jakieś coś. No bo nie, zawsze są chyba napisy, nie? W Assassin's Creedach. A tu dostaliśmy, że Origins. Po prostu. I nie było. Jak się nazywa ostatni quest? No właśnie, powinno jeszcze być coś chyba. Bo my robiliśmy, że upadek Imperium i powstanie nowego Imperium, a ostatni quest mam tutaj, że się nazywa Narodziny Kreda. No to chyba, że coś mi tu jeszcze wpadnie, a jak nie, to nie, może jest ukryty. Jak my ukryci. Kuszą te DLC-ki, kuszą, ale to już na pewno nie na... Jezus, Bajek, co ty robisz? Na pewno już nie na odcinki. Jeśli już, to ja sobie te DLC zrobię
w moim własnym zaciszu. A wejście do biur jak w jedynce, w pierwszym Assassin's Creedzie. A, mamy tu jeszcze jakieś kościory? Nie. Fokidos, admirał we flocie wojennej Kleopatry, był zamożny właścicielem wielu statków. Tajemhotep, żona Paszeren Ptacha. Jezus Maria, te imiona. Ostateczne wyzwanie. Cztery słonie bojowe to najsilniejsi przeciwnicy w całym Egipcie. Znajdują się w nomie Herakleion na zielonych wzgórzach oazie białej pustyni. Chcemy, by ktoś się z nimi rozprawił. Rozprawiłem. Komu to zgłosić? Kto mnie wynagrodzi za to? Ukryta tajemnica. W Egipcie jest mnóstwo kamiennych kręgów, które wydają się być w jakiś sposób powiązane ze Sfinksem. Mordo zrobione! Co wy mi tu pierdzielicie teraz? To już wszystko jest załatwione, no. Zlecenie zabójstwa. Zabij wszystkich łowców. No kurde, czy ktoś... Czy nikt tutaj nie śledzi moich poczynań? Przepraszam bardzo. Przyjaciółka bajeka z siły, wojowniczka o wesołym usposobieniu, która została gladiatorem, walczy na arenie Fayum. Już nie. Tahira stanowi niemal uosobienie siły natury. Jest niczym płynący Nil, potężna, nieustępliwa, zawsze prąca do przodu, porzuciła miejskie życie. No Tahirę spotkaliśmy. Praxila. Uzdrowicielką postanowiła poświęcić życie leczeniu ubogich mieszkańców Balagry w szpitalu założonym jeszcze przez jej ojca. No, też poznaliśmy, fajnie. Czy tu są spisani wszyscy, których poznaliśmy? Gdybyśmy poznali więcej, gdybym zrobił więcej questów pobocznych, to byłoby tu więcej interakcji, czy nie? Ostateczna próba umiejętności. Waleczny jest niepokonanym mistrzem cyrenajskiej areny. Musimy się go pozbyć, aby zmniejszyć rzymskie wpływy na tym regionie. No, areny nie zrobiłem do końca, no to jest fakt. To tu się przyznaję. Dobra, cóż to za unikatowe? Tablica wiedzy. Spisane sekrety starożytnej daje ci... 1000 dodatkowych punktów doświadczenia. Okej, okay. Kiełż mi mam. Miedzianą maczugę mam. Łup Raneba sprzedałem. Włócznie z Cyreny. Chyba. No, mam, chyba dostałem ostatnio. Nie? Łuk warstwowy, zdrowie przy trafieniu mam. Wzmocniona tarcza mam. Wszystko mam. Mordo, nic, niczym mnie tutaj nie zaskoczyłeś, szczerze mówiąc. No na razie, trzymaj się, hej. No dobra, no to każą mi robić rzeczy, które już zrobiłem. No to co? No to... No nie będę zaczynał żadnego questa, bo to jest teraz bez sensu. No trochę ich zostało. No, o, a to co? Światła wśród piasków. A dobra, to oddalmy się, bo może jakieś... Ty, światła wśród piasków. No dobra, no to jest to samo. W sensie ten sam quest. Tutaj się coś dzieje? Nie. No ale tu jest ten. Znacznik tak samo jak mieliśmy na tą arenę. W sumie niczym szczególnym się ten quest tam nie wyróżniał, tyle że dostaliśmy... Nie, no w sumie dostęp do areny mieliśmy też wcześniej. Nie był jakiś specjalny ten quest, ale no dobra, no z racji, że mamy jeszcze te 15 minut. No to możemy zerknąć rzeczywiście, co się tutaj dzieje. Rumors from Thebes abound. The gods are angry. Stories of horrors unimaginable, brought forth by golden light from the gods. Golden light from the gods? When they rode to Thebes, I may want to investigate these horrors. Droga do Teb? O! No byłem tam, kurczę. Jest tak pieruńsko daleko. Nie wiem, skąd tam będzie najlepiej się przenieść i tam dojechać. No chyba stąd mimo wszystko. Także najwyżej cięcie i widzimy się na miejscu, żeby nie przeciągać odcinka. Albo wiecie co, na czas drogi możemy sobie po prostu uznać, że lecą teraz napisy końcowe, leci muzyczka, a ja będę mógł się wypowiedzieć o tytule. Bo raczej to zadanie nas do napisów końcowych nie zaprowadzi. No to tak, po pierwsze, warto było czekać z mojej perspektywy, no bo gra wyszła dawno temu. Nie wiem, w którym roku. I to jest moje pierwsze, znaczy no okej, drugie podejście, bo pierwsze miałem w zeszłym roku na live'ach i w sumie to jest kolejna też dobra decyzja, że nie zrobiłem tego na live'ach. Nie wiem, który to jest odcinek, 50 któryś, chyba. No i w sumie cieszę się, że nie zrobiłem tego na live'ach.
bo to jest chyba za długi tytuł na takie wygibasy. I cieszę się, że czekałem z tym tytułem, że nie obejrzałem go sobie na YouTubie ani nic z tych rzeczy, bo fabularnie to jest chyba Assassin's Creed, który trochę mną wstrząsnął. Te poprzednie, nie wiem, pierwszy może zrobił do mnie takie wrażenie, bo tam faktycznie też były niezłe twisty. Dwójka, początek dwójki, historia Ezio, skąd się wzięła, jak wstąpił do zakonu i tak dalej, też dość emocjonująca. Ale tutaj te gęste akcje, które się działy pod koniec, no to zdecydowanie chyba topka. No i nie wiem, czy to nie będzie jeden teraz z moich ulubionych Assassin's Creedów. No nadal nie, Black Flag nadal nie został przebity. On fabularnie też wydaje mi się stoi chyba trochę wyżej gameplayowo, no to już, no to nie ma podjazdu, wątpię, że którykolwiek Assassin's Creed jeszcze zachwyci mnie swoim gameplayem, tak jak to zrobił Black Flag, także raczej nie, ale bardzo dobry pomysł z odcięciem się od starej formuły i z wrzuceniem czegoś nowego. Czy jest to co narzekać? System walki trochę, to mijanie się tych, wiecie, przeciwnik atakuje gdzieś w jedną stronę, ja robię unik w drugą stronę, potem atakuję go z trzeciej strony, tak, nie wiem, dziwna jest ta walka. Trochę się do niej przyzwyczaiłem może na sam koniec, ale nadal było jakieś takie dziwne uczucie. Podczas tej walki, jak ci przeciwnicy tak skakali z tymi swoimi atakami z doskoku, ja też, a nie trafiałem, tak, no nie wiem, dziwna, system walki jest fajniejszy niż w poprzednich Assassin's Creedach, bo troszeczkę bardziej wymagający i faktycznie można jakieś tutaj taktyki stosować, ale o, to jeszcze skarby jakieś zostały nieogarnięte przeze mnie. Jest lepszy niż w poprzednich Assassin's Creedach, ale no czegoś mi tu brakuje. O cholera. Co to za truposze, jakieś mumie? Co to się kurna dzieje? No dobra, to sobie nie pogadam. Myślałem, że sobie będę mógł po prostu pogadać, a widzę, że nie. Wow, mogę przeczekać? Wiem, że tak trochę anticlimactic, ale no nie chcę tego robić w nocy, bo tu gówno widać tak naprawdę. No, teraz widać trochę mniejsze gówno. Tak, teraz pytanie tylko, jak tam wejść? Wejście było na samym końcu tego kompleksu. Nic tu wcześniej nie było, także no chyba raczej muszę dobiec na sam koniec. Tu chyba będzie wejście, co? Pewnie tak, tylko jak tam sobie zejść? Jakoś w miarę bezpiecznie i nóg nie połamać, bo jak teraz tam po prostu zeskoczę, no to to nóżki połamane. Dobra, spróbujmy wyjść. Może jakąś inną drogę tam znaleźć na dół. Mam nadzieję, że da się tu jakoś, no. Nie będę musiał wchodzić od samego początku. Co znowu? A znowu ten, kurna, co to jest za... Level 40 jeszcze na dodatek. No to jest mumia, jakiś trup, no dokładnie. Tu się dzieją rzeczywiście dziwne rzeczy, jak tutaj byłem. To tu się po prostu przechodziło, to była trochę taka... Dobra. Jolo, złap się czegoś bajek, złap się czegoś bajek, złap się czegoś bajek! Już tam miał 40 okazji, żeby się chycić. Parkour w tej grze. Mam wrażenie, że ta gra została mocno, o Jezus, ale dobra, bo mnie wyrzuciło tutaj na samym początku, więc ja po prostu pojadę sobie dołem. Parkour w tej grze to jest coś, co mocno ucierpiało względem poprzednich odsłon. Niestety, nad czym ubolewam, no bo taki Unity miał naprawdę świetnie to wszystko zorganizowane.
tam to działało nie idealnie, ale było naprawdę blisko, a tutaj mam wrażenie, że ten parkour jest jeszcze taki bardziej prymitywny niż w pierwszej części, albo może bardziej bym go właśnie usadowił na równi z pierwszą częścią. Mam wrażenie, że już w dwójce i Brotherhoodzie i tak dalej. Czekajcie, ja tutaj wejdę. Nie, dobra, czyli... A! O, cholipka. Czyli muszę dobiec jednak rzeczywiście tam do samego końca. Dobra, trochę żyćku. Będzie mi tutaj potrzebne. O, płonę, no świetnie. Z tym to nie mogę nic zrobić. No nie, nie. Nie wypowiem się. To nie jest quest na wypowiadanie się. Absolutnie. Ale no, w skrócie zawarłem. Walka lepsza, ale czegoś jej brakuje. Parkour gorszy, historia piękna. Setting bardzo mi się podobał. Teren badania, dobra, no tu już nie ma tych dziadów. Czy są? Coś tu leży. Coś ty tu grzebał. Was attacked by corpses, dressed like soldiers. I met them myself. How did you come to be here? I came in search of the lost army of Cambyses. That is an old legend. Thousands of men lost forever in a sandstorm. I believe they carried much gold. As I approached, I saw a golden light. At last, I thought, the gods have chosen me for the treasure of the lost army. Are you an adventurer or a grave robber? A man must live. I entered and saw many bodies, dead these centuries, and beyond them, a glowing object. I grabbed it and immediately heard strange sounds. I quickly loaded it onto my camel, when suddenly, horrifying soldiers attacked. The camel fled into the desert. Yeah. I will help you get to safety. No. You must find my camel and bring back the glowing object. I am certain that it brought the lost army back from the dead. I will find... Okej, grubo się tu jeszcze dzieje. Miałem nie przedłużać tego odcinka, a to chyba jednak go trochę przedłużę. Nie spodziewałem się takiego grubszego questa jeszcze na sam koniec. Ale dobra, no jako, że to jest ostatni odcinek już definitywnie z tej serii, no to przeciągnijmy go trochę. Starałem się ostatnio te odcinki tak sztywno 30-45 minut, więc faktycznie zaszalejmy trochę, posiedźmy tu chwilę dłużej jeszcze. Na sam koniec! No, w tego mogłem rzucić, bo ten jest bardziej przegwizdany. No jest ranny już. Dobra, koniec. Spadajmy z to. Tych tutaj sobie ominiemy. No nie, nie śnisz bajek. Kurde, paranormalnych rzeczy się tutaj nie spodziewa. Znaczy, no wiadomo, to jest Assassin's Creed, więc... Jabłka jedyne te sprawy od początku jest trochę paranormalnie, ale nie spodziewałem się, kurwa, martwych wojowników. Tego jeszcze nie grali. A z drugiej strony to jest coś, o czym chyba wspominałem. Wow, koniu, nie, czy on umarł? Nie, no, no. Nie wiem, czy wspominałem o tym, czy nie, ale... Ja bym tam absolutnie się nie pogniewał, gdyby właśnie do Assassin's Creed'a wrzucić takie typowo elementy mitologiczne.
Jak na przykład właśnie bestie z mitologii, jakieś kurna centaury, minotaury, to bardziej Grecja, nie? Wiadomo. No tutaj mamy nieumarłych żołnierzy. Czy jakieś draugry w Walhali, ogry, trolle i tak dalej. Ja no, nie podniewałbym się w ogóle, nie? To i tak jest fikcja, no tylko już teraz by to troszeczkę nie pasowało do tego, co Ubisoft sobie tam ugrał na przestrzeni lat. Chociaż tutaj widzę, że jakoś próbują to zmazać. I tak trochę czuć, jakby chcieli zacząć tworzyć inne gry, już typowo takie fajne jakieś RPG oparte na historii, ale są więźniami własnych pomysłów i teraz nie mogą stworzyć nowej marki, bo się już aż tak dobrze nie sprzeda, musi być ten Assassin's Creed, ten dopisek, bo inaczej to już nie pyknie po prostu, bo jak zrobią coś nowego, to powiedzą, o, kopiują swoją własną grę, więc no muszą kombinować, ale to nie wiem, no... Pytanie, jakie będzie wytłumaczenie tego, no bo na razie jest takie, że no chłop po prostu zgarnął jabłko Edenu i wstały trupy, no. Takie jest wytłumaczenie i domyślam się, że niczego więcej nie wymyślimy. I nic więcej nam nie będzie powiedziane. A dobra, to nie jest jabłko. Serio? Okej. Mam z nimi walczyć? Mam uciekać? No chyba muszę ich tutaj pokonać, bo jest morze ognia dookoła. Dobra, potrzebuję jednak żyćka przy trafieniu. A to mi nie daje żyćka przy... Oni mi nie dają żyćka przy trafieniu. Oj, niedobrze. Dobra, no ci mi dają trochę żyćka przy trafieniu. Więc nie jest tak źle. Ale no proszę mnie tu nie zachęcać do badania jakichś kolejnych tajemnic tej gry, no kurde. Skończyliśmy swoją przygodę. I szepty, kurde, już nie wiem, co się będzie działo, domyślam się. O! Dobra, koniu. Nie. Myślałem, że pojedzie z automatu, a ja sobie postrzelam, ale... Widzę, że tak dobrze to nie... Jej, biedny konik, jak się wykopyrtnął. Do tej pory, jak kogoś zestrzeliwałem z konia, to on umierał, a... Konik miał się dobrze, no chociaż to są jakieś piekielne konie z otchłani samego piekła. Piekielne konie z piekła. Więc aż tak bardzo ich nie szkoda, no ale nadal. Noty za skok byłyby niezłe. Bez sensu. Jezus. Dobra, jedziemy, nie zatrzymujemy się. Zatrzymamy się najwyżej u wejścia. Tam jak trzeba będzie, to z kimś powalczymy. Oj, dobrze.
koniu, nie zgiń. Najeb im. Dobrze, konik nie może umrzeć tutaj. Smutno by było, bo już by zrobił to dziesiątki razy. A czasami troszeczkę nieostrożnie nim podróżowałem. Muszę przyznać, nie ma go już tutaj. Zeżarły go. Ale ja tu byłem i nie widziałem takich rzeczy. Get you where you belong. No przecież oddałem, no. Dajcie mi spokój. O kurde, nie mogę się... Nie mogę się namierzyć tam przeciwnika nawet. Tracę życie, co ja mam zrobić? Ucieknij z grobowca. No to kurna, teraz mi mówicie? Myślałem, że będziemy się bić. O! Skacz, no skacz, no... Majek. Ja pierdylam. Jedź. No nie! Chodź! No jak koniku? O kurwa, naprawdę? Ucieknij z grobowca, jak będą we mnie strzelać i zaraz zginę? Serio? Tak mam uciekać z grobowca? Gro, no to albo... Albo dajemy sekwencję ucieczki, albo dajemy sekwencję, że jestem kurwa ostrzeliwany i nic nie mogę z tym zrobić. Nie można mieć jednego i drugiego. Przykro mi. Przykro mi kurwa bardzo, ale to tak nie działa. Naprawdę? Tak, 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 rzucaj ze mnie, no. Powodzonka. Oho, to uciekłem? Nie uciekłem? Umarłem? Jeszcze raz? Okej. Okay. Where am I? Ah, you are awake at last. We found you wandering dazed in the desert. Where's the adventurer? And the object? We found only you, muttering about the lost army. I battled with soldiers returned from the Duat. Let us pray you were simply overcome by heat. These strange rumors from Thebes terrify everyone. Pray, Osiris, that none are true. Okej. Okay. Łowca dusz. Chyba miałem coś takiego. Zdrowie przy trafieniu. A nie, mam zbłąkaną duszę. Dawaj. To ma większą prędkość strzelania i krwawienie jeszcze dodatkowo. Dobra, nie, zbłąkana dusza jest jednak lepsza. Okej. Mam dziwne przeczucie, że to był quest mający na celu zareklamować troszeczkę jedno z DLC. Nie pamiętam, jak się nazywało, bo jest... Są ukryci i dolina jakaś tam chyba? I tam po screenach widziałem, że troszeczkę takie paranormalne rzeczy właśnie mogą się dziać. I wiem, że DLC dodają regiony tutaj i chyba tutaj. I właśnie to drugie, to bardziej paranormalne... chyba ma miejsce gdzieś tu. Tak mi się wydaje. No ale to tak jak mówiłem, to jest koniec naszej przygody z Assassin's Creed Origins.
bardzo mi się podobała. Znowu już uważam za dobrą decyzję, że zrobiłem taki kilkudniowy sobie run po odcinkach. Jest u mnie 22 czerwca właśnie. Jak wy to oglądacie, znaczy większość z was, nie wspierający, to jest lipiec, więc możecie sobie przełożyć mniej więcej, jaki potężny run z odcinkami sobie zrobiłem. I tak jak mówiłem, nie żałuję, bo lepiej mi się chłonie gry, kiedy mogę naraz siedzieć przy nich dłużej niż po 30-40 minut dziennie, żeby nagrać film i iść. Mniej się przejmuję tym, jak te filmy sobie radzą na YouTubie, bo one już są wrzucone, co się z nimi dzieje, to się z nimi dzieje, ja mam to gdzieś. Znaczy, no nie mam tego gdzieś, fajnie jakby robiły fajne wyniki, ale nie przejmuję się tak, jak ich nie robią. Więc to jest naprawdę dla mnie bardzo zdrowe podejście, znaczy nie zdrowe podejście dla moich pleców i oczu na pewno, takie długie sesje. Ale dla mojej głowy to jest na pewno bardzo zdrowe podejście. O plecy i oczy jestem w stanie sobie jakoś zadbać, a o głowę jeszcze się dbać nie nauczyłem. Mimo 30 lat na karku. Ale tak, jestem pod względem YouTube'owym spokojniejszy i nie myślę już tak często, właściwie przez ostatnie parę tygodni nawet w ogóle, o zaprzestaniu nagrywania. Więc myślę, że wszyscy powinniśmy być raczej z tego powodu... Wszyscy, którzy odwiedzają ten kanał, powinniśmy być raczej z tego powodu szczęśliwi, że tak to wygląda, a nie inaczej. No dobra, mi pozostaje znaleźć kolejny tytuł, którym będę się cieszył przez równie wiele albo i więcej godzin. Na szczęście mam na to chwilę, zanim ten film zostanie opublikowany i zanim jutro wylecę z kolejnym. Na szczęście mam chwilę, żeby się zastanowić, co by to mogło być. Wam dziękuję bardzo za uczestnictwo w tej pięknej przygodzie. No mniej więcej moje wrażenia, no, po pierwsze były na bieżąco. Mieliście je na bieżąco. Po drugie ten chaos, który starałem się wymówić podczas robienia tej misji. Myślę, że coś tam da się z niego wyłuskać. Ogólnie Origins bardzo mi się podobało. Myślę, że dało się to odczuć. Przyjemny zabieg. Przyjemny zabieg odejścia od starej formuły. Praktycznie wszystko siadło. Parę rzeczy, może trochę mniej, ale ogólnie zmiany jak najbardziej na plus. Jestem ciekaw kolejnych tytułów robionych w tym stylu, czyli Odyssey, Valhalla, Mirage raczej sobie odpuszczę. O tym nie słyszałem jakichś specjalnie dobrych opinii. No co może być dobrego z gry, która miała być DLC? To raczej nie jest reklama. To jest raczej, hej, zamiast sprzedawać to za 80 zł, możemy sprzedać to za 200. Nie wiem, ile Mirage kosztowało. Chyba mniej niż pełnoprawny tytuł. To też jest dość dziwny zabieg, nie? W każdym razie kosztowało więcej niż powinno, a zabawy chyba jakoś szczególnie więcej nie dostarczyło, więc Mirage raczej zostanie pominięty. A co dalej, to zobaczymy, bo to jest odległa bardzo przyszłość. Mówię tu oczywiście o seriach YouTube'owych w moim wykonaniu, by się ktoś zastanawiał. No to co? Dzięki za tę przygodę. Dzięki za obecność. Dzięki za oglądanie, oczywiście. Mam nadzieję, że się podobało. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, hejpa.